Siema, no nie chcę, żeby mnie wyzywano od furasów czy coś w tym stylu, bo jeszcze niedawno nie wiedziałam, co to jest. Ale chyba każdy z nas w jakimś tam stopniu lubi zwierzęta, więc dzisiaj przedstawię wam moją subiektywną listę najfajniejszych zwierzaków w kreskówkach. Oczywiście będzie to przypadkowa kolejność, jak to u mnie bywa. Simba z Króla Lwa. Prawdopodobnie wszyscy wiedzą, o kim mowa, gdyż seria filmowa o Król Lwie jest jedną z najpopularniejszych animowanych serii filmowych. Historia Simby prawdopodobnie jest wam wszystkim znana. Przeszedł on w życiu naprawdę dużo. Od śmierci ojca, pozostanie królem prawie całej sawanny i odebranie wujowi tronu. Maloy z Brickleberry. Gadający sadystyczny niedźwiadek zaraz po narodzinach został przygarnięty przez Woody'ego. Hobby Maloya to gry wideo, oglądanie telewizji, no i w końcu niszczenie samooceny innych osób. Sparky z Wróżków Chrzestnych. Sparky jest wyjątkowy na tej liście. Mimo że wszystkie te postacie wyrażają ludzkie cechy, Sparky jest jedynym magicznym zwierzęciem, a dokładniej psem Timiego. Niestety nagle zniknął z kreskówki z nieznanych nam przyczyn. Pepe z Phineasa i Ferba. Zdecydowanie bardzo popularna postać. Ten dziobak tylko udaje zwykłego zwierzaka, a tak naprawdę jest tajnym agentem działającym dla tajnej organizacji. Przez praktycznie cały serial nikt nie wiedział o sekrecie Pepe, oczywiście prócz Dundersztyca i tej całej organizacji. Pluto. Pluto to pies należący do Goofiego. Co ciekawe, Pluto jest zwykłym psem, zaś jego właściciel jest gadającym, inteligentnym psem, chodzącym na dwóch łapach. Nogach, a może jednak łapach? Timon i Pumba na jednej pozycji. Są oni również ze świata Króla Lwa. To oni pomogli Simbie odnaleźć się w tym świecie. I zajmowali się nim przez te wszystkie lata, aż dorósł na tyle, by mógł wrócić do sawanny, odebrać skazie tron. Timon i Pumba są naprawdę zabawnymi postaciami. Dawniej bardzo lubiłem oglądać również ich solowy serial. W sensie nie taki solowy, gdyż ich jest dwóch. Pamiętajcie o tym. Brian Griffin z Family Guy. Mówiący, inteligentny pies, którego głównym celem w życiu jest odnalezienie samego siebie, dlatego czyta różne scenariusze i artykuły prasowe. Jego najlepszym przyjacielem jest Stewie. Brian, mimo że jest jedną z najzabawniejszych postaci, oczywiście zaraz po Peterze, przejawia on również objawy depresji. Dziękuję za obejrzenie, widzimy się w kolejnym odcinku, no i na razie, do zobaczenia, cześć!